I teraz już moja ostatnia prezentacja, więc już... to jest... Chcę powiedzieć kilka słów o takiej nowej inicjatywie, która jakby zawiązała się w październiku zeszłego roku. To jest Koalicja Żywa Ziemia. I jakby ta inicjatywa zawiązała się głównie tak naprawdę z myślą o tym, że mamy teraz ostatnie tam bodajże półtora roku do tego, jak zostanie wprowadzony już po reformie, w jakim kierunku pójdzie jakby ta reforma wspólnej polityki rolnej na terenie Unii Europejskiej, bo tak naprawdę to jest po prostu clue tego, czy ta sytuacja będzie się zmieniać w Europie na lepsze, czy też nie. I to jest 9, tak? Dobrze, Marta, pamiętam, Magda? Jest 9 organizacji założycielskich. Jesteśmy obecnie na etapie opracowywania różnych takich wewnętrznych dokumentów, ale właściwie już jak gdyby na finiszu, dlatego myślę, że już naprawdę niedługo będziemy mogli rozpocząć taką pracę jakby rozszerzania i zapraszania też innych organizacji do tej koalicji. Organizacji, które są zainteresowane w tym, żeby uczestniczyć w działaniach, które bezpośrednio będą wpływać na decyzje naszych polityków, ale też polityków w Brukseli, dotyczące właśnie przepisów regulujących kwestie rolnictwa i żywności w Unii Europejskiej po 2020 roku, bo wtedy zaczyna się kolejny okres jak gdyby tych polityk i tego finansowania. I niedawno przyjęliśmy manifest. Ja może już nie będę przedłużać i go tam odczytywać, dlatego że można wejść na stronę koalicji, ale to dopiero proszę za kilka dni wejść, bo ja jeszcze nie zdążyłam wrzucić tego nowego tekstu na stronę. Ale generalnie jak gdyby działania koalicji mają zmierzać do tego, żeby właśnie, ponieważ to też jest taki postulat wielu jak gdyby organizacji i tego typu koalicji w Unii Europejskiej, żeby te zasady agroekologii, które ja starałam się jakoś tutaj Państwu przybliżyć, żeby tak naprawdę właśnie one zaistniały we wspólnej polityce rolnej, żeby ta wspólna polityka rolna zaczęła promować tego typu rolnictwo, które nie niszczy środowiska, nie niszczy człowieka i nie niszczy zwierząt. Więc ten manifest został niedawno przyjęty i on jak gdyby będzie nakreślał kierunki działania koalicji i charakter tych aktywności. Koalicja współpracuje właśnie już z kilkoma tego typu koalicjami organizacji obywatelskich i rolniczych w Europie. No na razie to jest głównie w Niemczech, ale też we Francji i w Hiszpanii. I tutaj, dobra, to zresztą dalej może być. I tutaj to były takie, powiedzmy, pierwsze działania w zeszłym roku bezpośrednio, w których brała udział koalicja. Tutaj Marta przez chwilę wspominała o takiej kampanii dobre rolnictwo. To są takie europejskie dni akcji i to są właśnie jak gdyby takie aktywności organizacji obywatelskich, które właśnie będą pokazywać politykom, czego chcą obywatele i w jakim kierunku powinny, jakiego rodzaju decyzje powinny zapadać. I tutaj akurat są zdjęcia, tu byliśmy na takiej debacie też z ministrem rolnictwa panem Ardanowskim, który właśnie obiecał, że jest otwarty na różnego rodzaju propozycje, ale to jest częste zdanie mówione przez polityków. Tutaj też jakby w ramach koalicji zależy nam na tym. Na razie, jeżeli chodzi o organizację rolniczą, to jest póki co tylko Ekoland, ale będziemy w tym kierunku, będzie koalicja w tym kierunku szła, żeby jak gdyby włączać w działania rolników i też w członkostwo organizacje rolnicze, dlatego że po prostu bez rolników nie da się tak naprawdę sformułować tych postulatów, które powinny trafić do decydentów i powinny wpłynąć na
na obraz tej wspólnej polityki rolnej. Ja jeszcze chciałam też powiedzieć, bo ciągle jak gdyby mówimy wspólna polityka rolna, a tak naprawdę właściwie ideałem byłoby stworzenie wspólnej polityki żywnościowej, dlatego że właśnie też wiele problemów, które teraz mają na przykład rolnicy w swoim takim codziennym, w codziennej praktyce, wynika też z tego, że pewne prawa stoją w sprzeczności do siebie, pewne przepisy i nie ma po prostu spójności w tej polityce. Dlatego jeżeli byśmy to po prostu nie oddzielali rolnictwa od na przykład systemów żywnościowych, od sieci sprzedaży i tak dalej, tylko stworzyli jedną wspólną politykę żywnościową, to chyba byłoby najlepsze wyjście i też w koalicji jak gdyby mówimy o tym. I tu jeszcze taki kolaż zdjęć, bo mieliśmy okazję pojechać do Berlina. Tam już od wielu lat co roku organizowane są największe na świecie międzynarodowe targi Zielony Tydzień. I też temu wydarzeniu towarzyszą jakby wydarzenia organizowane przez właśnie organizacje obywatelskie i rolników. I już od 9 lat co roku odbywa się demonstracja połączona z przejazdem przez centrum miasta traktorów. No i muszę powiedzieć, że to zrobiło na nas niesamowite wrażenie, jak zobaczyliśmy 170 traktorów, które przyjechały pod Ministerstwo Spraw Zagranicznych Niemiec, żeby po prostu, żeby ludzie powiedzieli, co myślą o różnych rzeczach. Na demonstracji było chyba 30 czy 40 tysięcy ludzi, więc to po prostu robiło no, niesamowite wrażenie. Jakby nasi partnerzy z Niemiec dali nam tę możliwość, że mogliśmy też wystąpić na scenie i się przedstawić, ale dlatego mogliśmy też zobaczyć, jaki to jest tłum. Natomiast to w jaki sposób, przepraszam, oni są zorganizowani, w jaki sposób naprawdę tym ludziom zależy na to, żeby wpływać, znaczy jak oni czują, że po prostu jednak mają pewien wpływ na to, w jaki sposób będą podejmowane te decyzje, to robiło ogromne wrażenie, ale też bardzo tak podbudowywało. Stwierdziliśmy, że trzeba by było po prostu grupę z Polski zorganizować i zawieźć tam i pokazać, że naprawdę można. I to oczywiście to nie jest tak, że oni 9 lat temu zaczynali od 170 traktorów, bo tych traktorów było 20, to oczywiście to jest też praca wielu lat, ale no naprawdę jakby masowość tego wydarzenia pokazywała, tak sobie myślę, że naprawdę mogła pokazać politykom, że hej, my tutaj jesteśmy, zacznijcie nas słuchać. Więc to jest bardzo ważne, żeby się organizować i pokazywać swoje zdanie. No i to na razie tyle, żeby już nie przedłużać. Jest strona koalicji, jest Facebook. Myślę, że niedługo właśnie zaczniemy jakieś też działania sieciujące i tak dalej. No i to wszystko. Dziękuję bardzo. Jeszcze pytania, tak? Czy ktoś z Państwa ma pytania? Ja będę zapamiętywała. Ja bym się chciała zapytać ostatniej prelegentki. Przepraszam, nie pamiętam nazwiska. Pani Agnieszka, czy ten Zielony Marsz, on miał coś wspólnego z Grünen? Z Partią Zielonych? Bo tutaj jest jakby duży PR, ale tutaj jeżeli chodzi o ich działania, to nie jest taka suwerenność, jak my to widzimy, prawda? Bo to są zyski polityczne, więc tu jakby odchodzimy od tego. Jakby ja bym nie pojechała do Berlina na demonstrację, która jest pod politycznym oznakowaniem przez Grünen. To znaczy, to nie była demonstracja organizowana przez Zielonych. To była demonstracja organizowana przez organizacje obywatelskie i przez organizacje rolnicze i przez rolników samych. Te, oczywiście tam, ja nie będę ukrywać, że te ścieżki gdzieś czasami po prostu ci ludzie współpracują ze sobą, tak? Natomiast to nie było organizowane pod auspicjum partii. Oni często po prostu sponsorują wiele wydarzeń.
Ale to nie jest na celu, nie ma na celu tego, abyśmy mieli to prawo do dobrej żywności, tylko zieloni mają po prostu na tym polityczny zysk. To widać w Niemczech, bo jak nie w Polsce, zieloni nie mogą się przebić. Istnieje ta partia w Polsce, ale... To znaczy, nie jestem pewna, czy to jest tylko... Znaczy, jakby przyczyny tego, że Partia Zielonych się nie przebija w Polsce, chyba są bardziej skomplikowane. Między innymi związane jakby z wiedzą i świadomością naszego społeczeństwa też. Ale jakby ja nie chcę wchodzić w kwestie polityczne, bo ja nie jestem politykiem, nigdy w życiu nie byłam członkiem żadnej partii. I... Czy jeszcze jakieś pytania mają Państwo? Jeżeli jeszcze są pytania. Czy organizujecie coś takiego jak listę, bo z perspektywy konsumenta jest tak, że trudno mu dotrzeć do rolnika. Rolnik też nie ma ochoty z, przepraszam, byle kim gadać. I tak sobie pomyślałam, czy organizujecie coś takiego jak lista rolników, żeby konsument miał możliwość zweryfikowania współpracujących na przykład z organizacją rolników, do których mógłby na przykład przyjść i powiedzieć, że chciałby zainwestować w jego produkcję rolną jako uzupełnienie swojej diety. Znaczy my się tego, jakby nie zajmujemy tego typu działalnością w Nieleni. To jest dystrybucja, ale to się organizują jakby na poziomie lokalnym, społeczności lokalne, tak? Konsumenci i rolnicy. Czasami inicjatorami są rolnicy, na przykład tutaj Wioletta, rolniczka z Częstochowy, która zorganizowała kooperatywę spożywczą, tak? Czasami to robią konsumenci, ale akurat my jako Nieleni się tym nie... Spotkanie to właśnie jest w tym celu między innymi, bo mamy zamiar tutaj zorganizować między innymi jakieś RWS-y lub inne platformy właśnie, żeby uruchomić tą... RWS tak naprawdę opłaca się konsumentowi, a rolnik zawsze zostaje z tyłu, dlatego że rolnik dostaje jak najniższą cenę. Okej, jeśli ma na przykład jakiś tam pakiet upraw, no to wyjdzie na swoje, ale w gruncie rzeczy wygrywa najniższa cena w RWS-ach, czyli z tego co ja śledzę. No właśnie, po to spotkanie jest to, żeby wszystkie pomysły zebrać do kupy i żebyśmy lokalnie coś tutaj wymyślili. Ja jeszcze tylko skomentuję, bo akurat miałam też tę okazję 2 lata temu współorganizować ze swoją koleżanką jako rolniczki RWS pierwszy w Małopolsce. I to jest sprawa bardziej skomplikowana, to znaczy to nie można RWS-u sprowadzić tylko do tego, że rolnik traci na tym, bo rolnik też bardzo zyskuje dużo różnych rzeczy. Ale to jakby nie jest teraz czas, bo Monika będzie mówić o RWS-ach i wtedy można się o to dopytać. Tak, no jakby, czy organizujemy taką listę? No nie organizujemy takiej listy w tym momencie, ale to, co próbujemy organizować, to są właśnie materiały i spotkania, na których przekazujemy i próbujemy rozprzestrzeniać wiedzę, jak właśnie lokalnie tworzyć tego typu działania. To, jakby to jest naszym celem, żeby mając jakby nasze doświadczenia różnych osób, które już przeszły przez takie bardziej alternatywne sposoby dystrybucji, żeby to działało lokalnie, no bo też jakby chodzi o to, że nie ma sensu zrobienia, można wejść na listę jakichś, powiedzmy, certyfikowanych gospodarstw rolniczych, one w tych wszystkich certyfikowanych, w tych agendach, które certyfikują, są dostępne, to nie w tym jest rzecz, nie? Raczej chodzi o to, żeby to było, tak, żeby to jakby zaszczepiać metodologię tworzenia takich systemów lokalnie i tym my się zajmujemy, staramy się zajmować, dlatego też jest to spotkanie, będziemy o tym mówić, będzie o RWS-ach, będzie o kooperatywach i tak dalej. Natomiast no, my sami jakby tego nie będziemy dla ludzi organizować w takim sensie, bo celem naszym jest raczej nauczyć, rozprzestrzenić umiejętności, jak to robić lokalnie, bo to nie jest dla nas, bo my jesteśmy z różnych miejsc, każdy z nas robi to gdzieś u siebie może, ale tu u was państwo muszą to jakoś, muszą, jeżeli chcą, stworzyć na waszych warunkach, tak jak u was to funkcjonuje w waszym kontekście, bo też nie ma jednego rozwiązania. Nie? Moderując delikatnie dyskusję, za chwileczkę rozpoczyna się przerwa i myślę, że mamy jeszcze czas na ewentualnie jedno pytanie, a pozostałe pytania mogą państwo już zadawać podczas przerwy, więc jeżeli ktoś chciałby jeszcze na forum,
to jest taka możliwość. A jeżeli nie, to myślę, że w takim razie przekazuję za chwileczkę głos. Możemy rozpocząć przerwę.